samym przechodzimy do punktu 5. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu wyboru marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. W materiałach sesyjnych załączona była uchwała nr 1/6/02 w sprawie sposobu wyboru marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Czy radni mają uwagi do tej uchwały, bądź też zgłaszają poprawki do projektu tej uchwały? Nie widzę. Jeżeli nikt nie wnosi uwag, to tym samym akceptujemy i rozstrzygamy w sprawie na tak, że będziemy wybierali marszałka zgodnie z tą uchwałą. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę bardzo. Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, kolega Edward Adamczyk. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. W imieniu klubów koalicyjnych, to jest Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej, zgłaszam na marszałka województwa warmińsko-mazurskiego pana Gustawa Marka Brzezina. Pan Marek Brzezin posiada wykształcenie wyższe rolnicze i administracyjne. Doktor inżynier rolnictwa. Absolwent Rolniczo-Technicznej Akademii w Olsztynie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, szczegółowa uprawa roślin i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Administracja i Zarządzanie. W roku 2011 uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych na nasz uniwersytecie. W latach 1998 do 2002 zasiadał w Radzie Powiatu Ostrudzkiego, a od listopada 1998 roku do czasu powołania do zarządu województwa pełnił funkcję wójta gminy Ostróda. W czerwcu roku 2012 został powołany na stanowisko wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Funkcję to pełnił od 9 lipca 2012 roku. Odpowiadał za zarządzanie środkami unijnymi, nadzorował dwa departamenty. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, a także Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostródzie. W latach 1999-2012 przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko, którego był inicjatorem i współpracodawcą. Proszę koleżanki i kolegów radnych o poparcie tej kandydatury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Gustaw Marek Brzezin wyraża zgodę do kandydowania na funkcję marszałka województwa warmińsko-mazurskiego? Tak. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. W takim razie wnoszę o zamknięcie listy i przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów. Zarządzam głosowanie. Kto jest za? Proszę o podanie wyniku. 28 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Zamknęliśmy listę. W takim razie, tak jak zapowiedziałem wcześniej, zwyczajowo komisja skrutacyjna, która pracowała przy wyborze wiceprzewodniczących, może w tym składzie również pracować w trakcie głosowania nad wyborem marszałka województwa. Czy ktoś zgłasza sprzeciw co do takiego? Nie. W takim razie komisja skrutacyjna udaje się przygotować karty do głosowania. Ja zarządzam przerwę.
konsultacyjnym celem przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. Ponieważ kandydatem jest jedna osoba dzisiaj zgłoszona, w związku z tym, ponieważ muszę odczytać zasady głosowania, proszę rozumieć tam, gdzie jest kilku, czy że u nas dotyczy to jednego kandydata. Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie tajne w ten sposób, że przedstawia zasady głosowania, następnie kolejno czytuje radny podchodzi do komisji, gdzie otrzymuje kartę do głosowania, dokonuje aktu tajnego głosowania i wrzuca kartę do głosowania do urny wyborczej znajdującej się w sali obrad. Na kartach do głosowania umieszcza się imiona i nazwiska wszystkich zarejestrowanych kandydatów. Radny umieszcza znak X przy imieniu i nazwisku kandydata, na którego oddaje głos. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na kartach do głosowania umieszcza się obok jego imienia i nazwiska 3. Wioletta.
Protas Jacek. Gustaw Marek Rzedzin. Słoma Jarosław. Wasileska. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, komisja skrutacyjna uda się policzyć głosy. Ja zarządzam przerwę do momentu, kiedy będziemy gotowy protokół. Za 26, wstrzymujących się 1, przeciw 1. Gratulujemy panu marszałkowi, ale pozwólcie państwo, że dokończę protokół. Komisja stwierdza, że w głosowaniu tajnym na stanowisko marszałka województwa warmińsko-mazurskiego wybrano pana Gustawa Marka Brzezina. Podpis i komisji. Panie marszałku, od przewodniczącego i całej komisji wszystkiego dobrego życzymy sukcesu. Wysoki sejmiku. Poczytam projekt uchwały w sprawie wyboru marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Stwierdza się, że w wyniku wyboru w głosowaniu tajnym na marszałka województwa warmińsko-mazurskiego wybrano pana Marka Gustawa Brzezina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie. Proszę o wynik głosowania. Za 28, przeciw 0, wstrzymujące się 0. Gratulacje. Panie marszałku, proszę o zabranie głosu.